Gdzie to muzykę? Aha, dobra, włączamy. Ej, złowiliście mnie! Co? Czyj? Złowiliście mnie, wypuśćcie mnie! Czy my złowiliśmy rybkę? Tak, wypuśćcie mnie, proszę! Simon, my złowiliśmy rybkę, ej! Ej, no wypuśćcie mnie, chłopasy! No, rybkę? Rybkę, rybkę. Ej, makarena, rybkę. Zostaw subskrypcję z dzwonkiem, żeby nie być rybką, którą złowiliśmy, tak, polecamy. Subskrypcję z dzwonkiem, łapkę w górę, żeby nie być złowioną rybką. Oh yeah. A smile, kiedy do niej dołączysz, nieważne co się stanie, nie dotykaj piłki, bo wtedy będziesz mieć czarnego screena, twoje konto w Roblox zostanie usunięte. Co? Dobra, mamy pierwszy mit, sprawdźmy to. Wpisujemy sobie smile w Roblox, okej. O Boże, dobra, klikam to. Oh my god, boję się tego. Czy ten TikTok jest prawdziwy? Jeśli mi usunął konto, to widzowie, wiecie, że nie lubię TikToka dzisiaj. Co to tam stoi? Boże, gdzie jest ta kulka? Dobra. I co dalej? Co mam dalej zrobić? Halo? Dobra, skaczę tu! Biegnę! Gdzie jestem? Uciekaj? Tu jest napisane uciekaj. Jakaś dziewczyna tu jest. Ja się nie boję. Ja się widzę, wcale nie boję. Wcale się nie boję tu iść. Co to było? Cicho! Cicho gro! Gdzie jestem, widzowie? Nie jestem w to grać, jednak TikTok miał rację. Znaczy nie miał rację, żeby zbaduje konto. Gdzie jest ta kulka? Chcę dotknąć tą kulkę. Chcę przestać w to grać. Okej, czy to jest ta piłka? Nie. To chyba nie jest ta piłka. Nara. Ślagi, co jest? Halo, ej, te powie spawna. Ej, co jest? Czy ubik liczy ekran? Co jest? Halo. Nie, przestań. Czy to się dzieje w tym? Nie, twoje konto zostało zbanowane. What? Nie! Usunęli mi konto! Nie, a tak serio to się nic nie stało, widzowie, więc pierwszy mit obalony. Nie polecam. Kolejny TikTok, zobaczmy. Jeden. Part 1. Nigdy nie grajcie gry na Roblox. Egir, Jenna survive, Jenna dekile. Gonicie, Jenna haker. Złapie, zabije cię. Jenna haker mnie zabije, jak wejdę na tę grę. Wywalcie z konta, nie będziesz mógł wejść na Robloxa. O, dobra, musicie to sprawdzić. Tak się to nazywało? Brookhaven, Egir, Jennifer survive. Serio wygląda scary. Czy to jest naprawdę prawdziwy Brookhaven? Przekonajmy się. Tylko to jest ta, czy ta gra? A, to jest ta, dobra. Dobra, wbijam, tu coś się odwala. Okej, jestem. O nie. I tam jest Jenna za tym oknem. Tam. To widzisz, chodź tam. Co się tu odwala? Dobra, nie wiem, czy się... Nie, czy to są jej trofea? Dobra, wyjdźmy z tego pokoju. Ruszyłem. Ona tam jest. Dobra, jestem sam na serwerze, to jest creepy. Gdzie ona jest? Gdzie ona znikła? Tam poszła. Gdzieś weszła do jakiegoś domu. Dobra, idziemy za nią, idziemy, widzowie. Ta gra jest po prostu przekreepy totalnie. Dobra, jeszcze kawałek. Jenna, gdzie... Nie. Nie, hakuj mi kota. Proszę. Halo? Jestem skakowany? Co jest? Widzowie, muszę sprawdzić konto swoje. Mam 2 miliony robuxów dalej. Odświeżmy. O nie, wbijam je do gry. Co jest? Czemu jak odświeżyłem, wbijam je do gry? Nic mi nie zrobisz, lubku, jednak zrobisz, zobaczcie, jaką mam HP, jak teraz zginę, to mi skakuje konto podobno. Ej, a co jakby kupił admina i ją zbanował? Ty, to będzie dobre przecież. Dobra, kupujemy za 300 Robux. Dobra, bierzemy miecz, dobra, spróbujmy ją zahaczyć. Ajć, nie mogę, czekaj, zobaczcie, nic tam nie może zrobić, nice, sobie co się stanie, no. Dawaj, dobra. Zabiliśmy Jennę. Dobrze, ale nic się nie dzieje, więc bit obalony. Nigdy nie graj w tę grę na Roblox. Wingrata została stworzona w 2017 roku. Teorie są takie, że gdy będziesz grał w tę grę za długo, Malvin znajdzie się w prawdziwym życiu. Więc kim jest Malvin? Malvin to gracz, który założył konto w swoim 2007 roku, lecz odszedł w 2010. Specjalnie dla niego Roblox zrobił coś takiego. O lolci, on mnie znajdzie w prawdziwym życiu, jak będę grać w jego grę trochę. Dobra, sprawdźmy to. Uwielbiam takie straszne rzeczy. Dobra, Melvin, let's go. Okej, widzowie, wbiłem na Melvin. Jak coś będzie obok mojego domu, to od razu odpalam kamerkę. Dobra, idziemy. O, mamy flamingo plush, co to jest? Lol, dobra, możemy sobie iść dalej. Jezu, co tu się dzieje, jak będę grać w nią za długo? To jest ten Shaggy z TikToka, że dla niego to stworzył Roblox, czajcie. O, żeż ty, o, nie. Nie! Zostałeś skikowany przez Malvina? Co? Czekajcie. Nie, boję się. Co jest?
Widzowie, serio się teraz boję, dosłownie. Myślałem, że to będzie jakaś głupia gra z TikToka. Dobra, jestem, wracam do się. Znowu zostałem skikowany, widzowie. Czekajcie, odpalę kamerkę, bo się boję, że ktoś jest w moim domu. Pani koło za oknem, na szczęście, co nie? Więc tutaj nie muszę się bać. Ale czy Melvin może być w mojej toalecie? Zobaczmy to. Nie, Melvin, co ty robisz na moim kiblu? Przyszedł, to się załamał. Dobra, widzowie. Nie, nie wchodźcie na tą grę, bo Melvin przyjdzie do waszego kibla. Nie, tak serio to. Ktoś taki jak Melvin nie istnieje. Nie, nie dodawajcie tej dziewczyny. Ona schakowała mnie i moich dwóch znajomych, gdy graliśmy w Brookhaven. Przyszła do nas jest coś tam. Jeżeli, wiecie, dodają się, to ona może was schakować. Okej, okay. No to ja dodaję. Ani ja? 14011, uwaga, sprawdźmy. A jeden tutaj jeszcze musi być. O, jest tutaj, zmieniła skina. Okej, okay. Czyli jeżeli ją dodamy, to ona prawdopodobnie może nas hakować. Zobacz, no to chyba jest fake, ale zobaczcie, ma Brookhaven w favoritsach i jakieś dziwne grupy. Nie wiem, mam nadzieję, że mnie skakuje i że to fake był, ale dobra, mit znowu obalony. Okej, widzowie, kolejny mit to jest, że Brookhaven banuje graczy, którzy próbują dostać się do zbanowanego domu. Więc tak, ja mam trik z TikToka, a więc sposób na zbanowany dom jest oto tutaj. Zobaczcie, idzie sobie ta dziewczyna tutaj na telefonie, wyjmuje koszyk, co nie? Łapie kogoś i bang, jest w jej domu. I to jest właśnie ten sposób, którego użyjemy, ale za to można dostać bana podobno. Więc jeśli teraz zostanę nagle bana z góry, to się bardzo wkurzę. Dobra, wyjmujemy koszyk, tu jest jakaś osoba, witam Ben. Akurat Ben, uwaga, uwaga. Jest! Jestem w jej domu! Łatwo! Ej, dostanę bana czy nie? O, o, dobra, biegniemy w jej domu, haha, byka się. A! Co jest? Wywaliłem z domu! A, znowu jestem! A, co jest? Czy ja dostanę bana od Brookhaven? Halo? Jeszcze dalej nie dostałem, ten mit jest na razie niepotwierdzony. Dobra, jeszcze chwilę pobiegam tutaj, potroluję. Na. Ej, mogę tańczyć? Mogę tańczyć! Jo! Ty! Co jest? Mam na twarzy ban! Halo! Ej! Zostałeś zbanowany z Brookhaven? Nie, no żartuję, widzowie, nie ma czegoś takiego. Kolejny raz prankowałem całą widownię. Tak naprawdę to nikt i tak nie wierzy, więc w sumie to prank się nie udał. Ale ogólnie to Brookhaven was za to nie zbanuje, a możecie sobie włamywać się do jakiego domu chcecie. Kolejny mit to jest, że jeżeli wejdziecie na grę pod tytułem Smite, czy inną taką, czyli taką, i dotkniecie tej głowy, wtedy, no, skraszuje się wam komputer i nie będziecie mogli się zalogować do Robloxa. Tak tu jest napisane, co nie? Więc teraz weźmy sobie na tą grę, ona jest tutaj. O, żeś ty, ona ma aż tyle dislike'ów. Może serio ludzie hakowali konta. Co jest? I to jest 2018 zrobione. Dobra, to jest ta buzia. 3, 2, 1, wbijamy się. Ej, ej, co jest? Nic się nie dzieje, chyba. O, ej, dobra, nic się nie dzieje, to fake. Totalny fake meat, ale zobaczcie, chodzę po tej głowie i ona totalnie nic nie zrobiła, więc ta osoba, która zrobiła tego TikToka, totalnie się zbugowała. Znaczy, powiedziała jakiś fake. Kolejna gra, na którą miałem nie wchodzić, to jest Face Reveal, nowy update. Czyli ta gra ma pokazać moją twarz, co dostałem od widza i boję się w to zagrać totalnie, bo to pokazuje twarze graczy, które dołączają. I tu jest jakieś dziecko, co, nie wiem, boję się, dobra. Klika play i sprawdźcie, co się stanie, let's go. Ja nie chcę zobaczyć, znaczy w sumie moja twarz jest publiczna. Ale jak jakiś, nie wiem, Simon wbije, wbiję na grę, o nie, nie. Widzowie, co to ja, ej, coś skądś kojarzę tę mapkę. Tu jest moja twarz, to co ciekawe, co jest dalej. Nie, ktoś na pewno to zrobi pode mnie, na 100%. No to niemożliwe, że ktoś wyczytuje twarz z wejścia, dobra, wejdźmy. O ja, więzienie w lodzie. Oddawaj tę kanapkę. Nie, to moja pierwsza. O nie, o... Hej, to jest, coś znam tą grę. To jest, o, romantyczna kolacja. I tutaj Fajron się całuje z Jenną i potem ucieka. Jezu, i potem Jenna je, wywaliła kibel. A dlaczego ona to zrobiła? I opłacze. Okej, czyli za tym ma być twarz Jenny. Dobra, zobaczmy. Jenna. Oaj, ej, to są inne twarze niż ostatnio. Dobra, mamy twarz Jenny, widzowie. Mój widz zrobił świetną grę. Ale co jest, to jest niby twarz Jenny? What? I teraz Bena będzie, ej. Ej, to mit potwierdzony w sumie, bo jak wszedłem, to pokazało twarz, ale nie wiem, czy to działa na innych, czy tylko na mnie, czy to widz jakiś stworzył. Dobra, idziemy. O, i Ben się obudził, bang. Dobra, tutaj wpiszmy sobie Bien. Bien, dobra, i teraz. Au, co to? Ej, to są nowe twarze. To jest niby twarz Bena. Czemu jakiś gościu w stroju? W stroju, nie wiem, ananasa. Dobra, idziemy dalej, wywalone. O, twarz Cheetosa, aaa. Aaaa. T,
Kozak. Dobra, widzowie, potwierdzam ten mit. Mit jest prawdziwy, znaczy nie wiem, czy jest prawdziwy, ale mniej więcej jest. O nie, tu trzeba przytulić żenę. Dobra, idziemy dalej. Wywalone, idziemy do twarzy Simona. A więc tak, poznajemy twarz Simona. Okej, twarz Simona. Jest to... Nie, dobra, wiecie co, Simon... Ej, Simon nie nosi takich czapek. Jezu, to jest fake na stówę. Dobra, mit jednak obalony. Ostatecznie uważam, że to nie jest Simon, bo raz widziałem Simona i Simon nie wygląda tak, więc mit obalony.